To Berek, jak się macie, jak wasze zdróweńko? U mnie jest, bo było. O, widzicie, mam Reksia. Fajny piesek, nie? No tutaj przychodził i jakoś go przyhodowałem. Tamte pieski pozbyłem się, ale tego to będę oszczędzał. Jak widzicie, tu duże zmiany. Duże, no niezbyt duże, no ale się zmienia. W tym namorzynie, bo to będzie chyba centralna moja baza, czy jak to nazwać, ale nie o tym chciałem rozmawiać. Chcę wam powiedzieć, że dużo się będzie zmieniało w namorzynie i dużo się będzie zmieniało w ogóle w nadawaniu moich filmów. Zadecydowałem, że trochę inaczej będę postępował, bo to nijak ni przypiął, ni przyłatał, nie wiem jak to nazwać, ale nie podoba się mi to. O, tutaj mam swojego Siwka już, o, wprowadzonego. I to już sięga, ta droga sięga już do wszystkich wiosek, które tutaj uzyskałem na tym świecie. Czyli tutaj było Konikowo, Mleczno i Góreczno, czy coś tam, ja już nie pamiętam, jak ta ostatnia wioska była. Tu przeprowadziłem i krówki, i owieczki. Nawet kolorowe zrobiłem. Miałem zamiar robić taką ekspiarkę, wełniarkę, jak to nazywali, na serwerze robili, ale zrezygnowałem. Ale o tym trochę później. Teraz chciałem powiedzieć trochę o zmianach, jakie nas czekają. Ja, żeby coś tam nie tego, to ja sobie coś będę robił, ale takiego, co mi tu nic nie zaszkodzi. Po prostu chcę zmienić tryb nadawania filmów. Główne filmy będą właśnie z tej serii, co tutaj teraz robię. Natomiast i one będą wypuszczane w środy i w soboty. No z reguły, jak mi się nie uda, no to musicie wybaczyć. Ale taki jest zamiar. W środy i w soboty. A filmy z serwera będą wypuszczane, jeżeli będzie to na prośbę graczy i ja coś tam akurat mi wyjdzie, że coś będę chciał pokazać i to będzie jako dodatkowe filmy. Natomiast cykl chcę zrobić taki w środy i w soboty właśnie z tych filmów. I co jeszcze chcę zmienić? Chcę powrócić do starej koncepcji pogadu. Zawsze będzie jakaś część taka, o jak teraz coś będę robił, wyrąbywał drzewa czy coś, żeby to było, żeby mógł to robić, bo niestety ja się nie nadaję do gry, dajmy na to stream taki na żywo. Po prostu nie dam rady i tyle, i muszę z tego zrezygnować, choć mam duże wsparcie tutaj kolegów z serwera, ale to nie wyjdzie. Dlatego tak postanowiłem. Aha, jeszcze chciałem wrócić do tych moich pogadów. Otóż zamierzam robić pogaduchy właśnie z tej serii i tu na tej serii każdy będzie mógł się zapytać, czy coś powiedzieć, czy coś, i będę na filmach starał się odpowiadać. Co i jak? I jeżeli to będzie mało tych postów pod filmem, tak jak tym razem, to odpowiem na wszystkie. Ale jeżeli będzie dużo takich ojeny, to muszę iść po jakieś tam ziemię czy coś, bo tutaj jest rozłożysty dom. Przy okazji coś pozbieram, nie? Mogłem więcej trochę zahaczyć, ale już mam tego wszystkiego. I co chciałem mówić na temat tych postów. Jeżeli będzie duża ilość postów, no to rzecz jasna, będę wybierał, na które odpowiem, a inni będą musieli wybaczyć, że nie każdy post poruszę.
Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jak się przyjmie. W komentarzach oczekuję na podpowiedzi, jak to zrobić, uatrakcyjnić, bo myślę, że chyba warto. Ja bym chciał przez grę na serwerze trochę zatraciłem kontakt z widzami. Tak myślę. A to było fajne i mi za tym tęskno. Czasami były takie sympatyczne posty, a ja ani za przysłowiowym powiedzeniem Wałęsy ani B, ani M, ani kukuryku w tym temacie. Co najwyżej serduszko dawałem, nie? No myślę, że to będzie lepsza wersja. Tak więc przystępujemy do realizacji pierwszej, jak to wyjdzie, to zobaczymy. Pierwszych pogadów, o, tak bym powiedział. I tak na pierwszy rzut oka to będą chyba dzisiaj wszystkie posty poruszone, więc zaczynam. Pierwsze, Adam Wypiórkiewicz. Nie umiem wyjaśnić, jak bardzo lubię oglądać te filmiki. Od dawna filmy z tej gry nie były tak przyjemne do oglądania. No bardzo dziękuję. Ja myślę, że postaram się nie zawieść i dalej będą w podobnym klimacie wykonywane te filmiki. W każdym bądź razie postaram się. Ja już myślałem, bo tutaj jest mam problem. Wiecie, że zawsze lubię latem wyjeżdżać gdzieś tam w teren, a nie chciałbym zostawiać tak serwera na łasce losu. I tutaj też chyba znalazłem rozwiązanie. Może nie będzie tak dokładnie idealnie, ale w jakiś sposób będę utrzymywał kontakt z wami. Nawet jeżeli wyjadę gdzieś. Chyba, że zachoruję czy coś odpukać, że naprawdę nie będzie możliwości, to wtedy nie będzie. Dobrze. Teraz dalej. Antoni. Dzień dobry, Heziusz. Mimo, że rzadko cię oglądam, to jak już to robię, cieszę się, że nagrywasz. No bardzo mi miło. I pozdrawiam. Myślę, że jeszcze długo będę nagrywał. Choć wiecie, to czasami różnie bywa. Ale ja jestem optymistycznie nastawiony do tej sprawy, także na pewno jeszcze nie jeden film wypuszczę. Dalej, Slavicboy, ale powstały wykopaliska, czekamy na smoka i tym podobne emocje. Na pewno ja już zbieram, ja później pokażę, o jeny, to chłopcze, ty weź tutaj, muszę przerwać na Slawiku, muszę, ale to bym chciał tego, żeby mi tutaj to się wszystko zawaliło. Nie ma więcej? Nie ma więcej. No i idę się przespać, bo to patrzcie, to jest noc. I co ja zrobię? I uciekaj lepiej. Reksio, pilnuj mnie, żeby mnie tu żaden zombiak nie dopadł, bo ja nie jestem specjalny w walce. O, mogłem łóżko zabrać ze sobą, nie? O, hop. Tak, fajno. I idziemy dalej. Tak. Na Slavicboju skończyłem, nie? Więc ja planuję już. Mam do wyboru dwie opcje. Mam mapę leśnego dworu i zbieram perły, żeby wybrać się do Endo. Najpierw trzeba poszukać te lochy, czy jak one się nazywają, gdzie ten portal Endu jest. Słuchajcie, wiecie, że ja nie jestem taki zbyt mocny w grze. Ile ja muszę mieć pereł, żeby się wybrać na taką wyprawę? Może ktoś podpowie, bo już ładnych parę pereł zdobyłem. I teraz mam chyba jednego, od którego mogę uhandlować perły. Nie muszę się martwić, tylko muszę najpierw trochę emeraldów nazbierać. To chyba od kapłana mam. Wiecie?
I on sprzedaje mi teraz między innymi enderperły. Ale to o tym będzie później. Dobrze, to może powiecie, ile tych enderpereł muszę mieć? I zobaczymy. I co najpierw? Zdobyć tą leśną posiadłość, czy iść do Endu? Ja myślę, że do Endu, bo ja bardzo lubiłbym podróżować, a jednak to mi nie wychodzi, wiecie? Z tego tytułu, że co wybiorę się, to zaraz się zapcham, to bym chciał wziąć, a ja nie mam gdzie tego zapakować. Ta skrzynia Endera trochę rozwiązała sprawę, ale niewiele rozwiązała. W każdym bądź razie przydałyby mi się shulker boxy, nie? Czy te skrzynki shulkerowe, ja nie wiem, jak to się tam fachowo mówi. Wiecie, że Hezjusz to zawsze to coś wywinie, jakiegoś językowego laptusa, czy jak to się mówi. No, tak to już ze mną jest. I to będzie coraz częściej. Dobrze, dalej. Julia Rzeźnik, tak? Dobrze chyba. Cześć Hezjusz. Cieszę się, że na YouTubie są jeszcze takie osoby jak ty. Bardzo mi miło i bardzo mi miło za ten komentarz, którym, jak ty, którym nie zależy na sławie i na dobrej zabawie. I cieszę się po prostu grą. I cieszenie się po prostu grą. Ja naprawdę, słuchajcie, może to brzmi patetycznie czy coś, no ale ta gra to jest pewnego rodzaju moja gimnastyka, może i umysłowa, może i sprawnościowa, bo tutaj też dużo sprawności trzeba, jak wiecie, i orientacji, co u mnie z wiekiem to już przychodzi coraz gorzej z tym. No niestety, jak graliśmy na serwerze, to dużo osób wie i stara się. Już tam myślę, że kręcą nosem, jak ten Hezjusz w dużym tym tempie to robi, ale są cierpliwi i wybaczają mi to. I za to im wielkie dzięki. No niestety. Jakoś trzeba się zająć. Reksio, byś dostał siekierą i co? A ja nie chcę cię stracić, no. Kręci się. Ojeny, ile ja mam tu do pozbierania. Ja może najpierw pozbieram, nie? O, ojeny, ale zdobyczy. Ki patyków, a patyków. Ja ostatnio, jak tutaj robię, to z patyków mam dość dużo. O, dobrze, tu jeszcze pozbieram. Dobrze, niech to trochę opadnie. O, jest. Tak. Na dzisiaj to ja chyba tu starczy tych patyków, nie? Dobrze. To teraz próbujemy dalej, tylko muszę przesunąć, żebym mógł czytać to dalej. Następny, co napisał Slambo. Pana to trzeba szanować za granie w Minecraft w takim wieku. No, szanować. To nie mnie szanować za granie w takim wieku. Tylko ja to robię dla własnego dobra, żebym był jak najdłużej sprawny, żeby jakoś te moje ręce pracowały, żeby jakoś ta moja sprawność umysłowa była i żeby jakiś tam refleks mieć. Bo jeszcze zamierzam trochę pojeździć samochodem, a do tego trzeba mieć jakąś sprawność. A wiadomo, z wiekiem się traci. No ale jak się trochę pilnuje i jest ta sprawność na średnio odpowiednim poziomie, to jeszcze można trochę pojeździć tu i ówdzie. Przecież nikogo nie chcę rozjechać ani nic, nie? To się tak mówi, żarty żartami, ale naprawdę. I teraz już czytałem taki komunikat, że wycofują się z tego, żeby testować starsze osoby, takie jak ja, 70-paroletnie na przykład, nie? Czy mogą jeździć samochodem, czy nie.
Te osoby muszą same zdecydować, czy mogą jeździć, czy nie. I wiecie, że to w dużym stopniu działa. Bo ja mam na przykład już tu kolegę, mam kolegów takich, co mają 70 parę lat. I kilku kolegów już definitywnie rezygnuje z jeżdżenia, bo mówią, no boją się, nie mają tej sprawności i boją się i nie jeżdżą, bo nikomu krzywdy nie chcą zrobić. A że czasami się trafi taki, no to jest prawda, ale pamiętajcie, że takie przypadki też się trafiają i młodym. Czyli nie idzie generalnie mówić, że o, bo zrobił numer, wjechał pod prąd, bo stary i nie myśli. Nieprawda. Takie numery i robią nawet całkiem młodzi, bym powiedział. No ale tak to jest. Zawsze jest ten punkt zaczepienia. Ale zeszłem z tematu, nie? X4V, nie wiem jak to przeczytać. Witam i o zdrowie pytam. Jak widzisz, u mnie zdrowie jest. I tego tobie też życzę. Dużo zdrówka, radości i miłości i czego by tam jeszcze nie było. I tego wszystkim wam życzę. Naprawdę. Żeby się wam poszczęściło zrozumienia kolegów i siebie zrozumienia, bo widzę, że czasami są takie sytuacje, że nie bardzo ktoś akceptuje siebie samego. Trzeba umieć akceptować siebie samego i cieszyć się z tym, że się jest i że się ma kolegów. I co tu dużo mówić? To jest najważniejsze. Dobrze. Teraz dalej. O jeny, jak to przeczytać, to ja nie wiem. Pozdro szefie. No i dzięki. I ja również pozdrawiam. Super. Super nikt. Nie wpadłbym na taki pomysł. A tu nie będę całe czytał, bo na pewno mnie się język połamie, ale przeczytam tylko początek. Gober i tam jeszcze dalej. Dziękujemy za nowy odcinek, Hezjuszu. Bardzo się cieszę. Myślę, że jeszcze nie jeden odcinek będzie zrobiony. I jak tam u ciebie? Myślę, jak dziękujemy, to znaczy, że nie jesteś sam. Że w imieniu jeszcze czyimś to mówisz. No i bardzo fajnie. Cieszę się z tego, że są tacy, co lubią oglądać te filmy. O, i to też jest budujące. Bo tak, słuchajcie, ja tam nie powiem, że nie zarabiam na tych filmach, bo troszkę tam zarabiam. Ale to troszkę to jest niedużo. I tak jak mówię, nie chodzi mi głównie o zarobek, a głównie chodzi o zajęcie, o refleks i żeby trochę ta moja mózgownica myślała. O, to się bardzo mi liczy. No i niezaprzeczalnie jest fakt, że są osoby, co lubią te filmy. I to mnie bardzo cieszy, że nie robię to tylko dla siebie, ale i dla innych. I dobrze jest się dzielić czymś z innymi, na przykład takimi filmami. O jeny, znowu ciemno, to uciekaj, Hezjuszu, bo cię zjedzą. No tak, zjedzą. Dobrze, idę. O tak, a Reksio, ty jesteś głodny? Ja nie karmiłem cię. Tak, prześpimy się. Dobrze, jest. I to by była ostatnia odpowiedź na ten temat. No, chcesz jeść, nie? Tak na mnie patrzysz, więc to może ja przestanę już wyrębu drzewa na dzisiaj,
A później dokończę to. O, a tutaj, gdzie te drewna mam? Muszę tutaj porządek zrobić, ale tutaj nie będę robił porządku, bo to jest trochę zawiłe. I tu jeszcze patyki, to tu. Nie? I jeszcze gdzieś tutaj mam roślinki. Tych drzewek mam, a mam. Muszę to zrobić. Porządny brzos. Ja może już nie będę zbierał, no ale jak to się trafia, o. Widzicie? Jabłek do endu już mam dużo. Aha, chciałem się pochwalić, ile pereł mam. Nie, tutaj nie mam. Gdzie ja te perły rzucił? Tu, żem rzucił? Tu. Tyle pereł mam, ale już mogę więcej zdobyć takich różnych pereł. Różnych, no takich pereł. No. O, tutaj mam trochę tych. To ja może sobie... Mam siekierę z jedwabnym dotykiem. Jest. O. Tą łopatkę sobie wezmę. Nie biorę. Bo chciałem wam coś pokazać. Ale to będzie na później. O. Nie, ciemno się nie robi? Nie. Słuchajcie. Teraz jeszcze chciałem tak porozmawiać. Bo jak wiecie, ostatnio ja dużo grałem na Minecraft Windows, tak jak teraz gram. Nie mam i nie wiem czemu, dlatego może darzę sentymentem. Właśnie tę grę. A mniej Java, choć Java też fajnie się mi grało. Nie powiem i będę na serwerze na pewno na Javie grał. Natomiast tutaj tworzę właśnie na Windowsowatej wersji też i z innego powodu, ale to nie będę o tym mówił. Na razie. O, tak bym powiedział. I chciałem porozmawiać właśnie na temat różnic Java a Windows. Co jest dobrego w Java? Może w Javie co dobrego, to każdy, większość wie, bo większość gra właśnie na Javie, nie tak jak Hez już na Windowsie, bo to ponoć mówią, że Minecraft na Windowsie to jest dla dzieci. Nie wiem, czemu się tak przyjęło, ale to już słyszałem. Nie jeden raz taką wypowiedź. Ja tego nie podzielam. Jest tak samo fajna gra jak na Javie. Ale są różnice między Javą a Windowsem. I tu niektóre już widzę i o tym chciałem powiedzieć. Na przykład takie coś jak regeneracja narzędzi. Przy Javie jest możliwość wzięcia narzędzia w drugą łapkę. I dajmy na to, jak tu zrobił mapka Kefirek, taką fajną ekspiarkę endzie, szło szybko zregenerować te narzędzia. Po prostu w drugą łapkę się wzięło, się walczyło z tymi endermanami i pięknie to szło. Takiej możliwości tutaj w Windowsie nie ma. I kiedyś sobie nie zdawałem z tego sprawy, ale teraz się mi to bardzo spodobało. I jak to zregenerować, sobie pomyślałem. I okazuje się, że też jest możliwość zregenerowania, ale nie w ten sposób jak na Javie. Na Javie to jest chyba dodatkowa opcja, czego nie ma w Windowsie, bo myślę, że na Javie tak samo w ten sposób by zregenerował. To może dla tych, co grają na Javie, to sprawdzą i myślę, że też tak to zadziała. Ja wam to później pokażę, zademonstruję, jak, bo tu akurat mam trochę narzędzia już zużyte, to przy okazji pokażę, jak. Ale to później troszeczkę. I teraz następna sprawa, co mnie tu jest, co jest typowo na plus, to jest mapy. Mapy w Windowsie,
Jakby nie było, jak się jest od daleka z miejsca, które, do którego ta mapa należy, to ten kursor, ten znacznik, jeżeli to jest mapa z tym znacznikiem, czy jak to się mówi, on zawsze pokazuje kierunek, w którym trzeba się udać. Natomiast przy Javie jest z tym problem. Dlatego ja tutaj na przykład nie korzystam generalnie z tego, z koordynatów, ale przy pomocy mapy idzie się fajnie poruszać, fajnie określać kierunki. Także jak się ma mapę, to nie ma sprawy. Pięknie idzie. No ja tu mam jeszcze jeden plus, że nie muszę, mam bardzo łatwo trafię do tych miejsc, gdzie tutaj mam, ze punktu spawn, nie? Także jakby się tego przydarzyło, no to bardzo łatwo mi powrócić. W każdym bądź razie mapa ja wam może też to kiedyś pokażę i powrócę. Mapy są lepsze Windowsowate od tych na Javie. Ktoś może powiedzieć, że na Javie istnieją szereg ulepszeń. Ja też tam korzystam na Javie, to jest Feather Luna, Feather, ten launcher, nie? I tam naprawdę i koordynaty, co tam nie jest ulepszeń. Także można dużo sobie poprawić, jeżeli ktoś chce. Natomiast mnie to bardziej interesuje taka gra, ta podstawowa, o tak jak tutaj. Nie ma specjalnych ulepszeń i tak dalej. I wiem, że tego się mam trzymać. Na przykład te ciemności, czy woda nieprzezroczysta, tak i tak dalej. No to jest pewne utrudnienie, ale i pewne emocje. Tak ja, o jeny, ja nie chcę jeść tego, a na handel chciałem wziąć. Bo tym się ładnie handluje, trochę emeraldów bym zarobił przy okazji, no. I o jeny, nasiona jakieś wyrobałem. Widzicie, hedziusz to jest hedziusz. Jak nie, jak tu jest do zasadzenia, gdzie ażem to rąbał. Tu. O. No. Tak. O jeny. Dobrze. Tutaj jest. Właśnie chciałem teraz iść do villagerów i porozmawiać o villagerach. Czy ja tutaj ile tego mam? A co to jest? Jakieś nasiono. O, tu sobie zrobiłem. To odgapiłem z serwera. Nasiona jak mam, tu już trochę korzystałem, wrzucam i tu się mi utylizuje do mączki kostnej. Nie? I to są same z nasion. Jak mi potrzebna mączka kostna, to mam. O. I super. To jest podejrzenie serwera. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to się mi bardzo podobało. Dobrze. Chciałem iść do chłopów. O, ale tutaj nie mam. Może parę ziemniaczków bym wziął, jakby przyszło. Pewno, że mogę. Akurat mam. To może trafię jakiegoś kupca na ziemniaki. Nie, więcej nie, bo... A mogę wziąć. Bo tutaj wyrzucę ziemię. Ta ziemia mi jest niepotrzebna. Zaraz będzie trzeba spać. I te do jedzenia to też niepotrzebne. O, tyle, że natłukł przez pomyłkę, nie? O, no Reksio, idziemy teraz handlować. Aha, ciebie miałem nakarmić, nie? Mam gdzieś tu trochę zgnitego mięsa, nie ma. O, jeny, jeny, jest tutaj. No, o, o, masz, gdzie jesteś, Reksio? No ty lubisz takie mięso, nie? O nie, to sobie chodź. Dobrze, tutaj damy do jedzonka, nie do skarbów. Tu niech sobie będzie, bo jak mi będzie potrzebna, o widzicie. Tu jeszcze nie opowiedziałem, ale byłem też w tych ruinach podziemnych miasta.
Szereg rzeczy zdobyłem, ale nic takiego ciekawego. Jeszcze tam kiedyś chyba powrócę, bo tam gdzieś są w obrębach zamkniętych, jest pełno tych przywoływaczy, tych bestii, jak one się nazywają. No zapomniałem, no, ale wiecie, o co chodzi. I może jeszcze tam się wybiorę i zrobię film, ale to jest takie trochę nudne, bo tak ostrożnie trzeba iść, podchodzić, bo inaczej to wykończą człowieka. Dobrze, akurat dobrze się stanęło, że mogę teraz się położyć i pójdziemy, pogadamy o bibliotekarzach, nie tylko. O. Słuchajcie, chciałem tak jak wzorem na serwerze, ale tutaj jest, to ja sobie trochę je pozbieram, jak tu po drodze idę, nie? Przynajmniej trochę emeraldów będę miał, może coś kupię, może coś pereł kupię. O, jak trafię tego fajnego, no chodź Reksio, on chyba by przeskoczył przez to, nie? No i na mieście się tutaj na tej wiosce specjalnie nic nie zmieniło, ale będę próbował też pomału tu upiększać to, bo na razie to jest w stylu takim starym. No gdzie są? Aha, ja miałem jeszcze sobie tu zrobić, ojeny. No to tutaj zrobię. A tutaj też miałem chyba warsztat. Nie ma, rzucony. Muszę tą skrzynię zrobić, ale tak się, no, przez niego, żebym nie trafił do swojej siedziby, nie? O, papiery zamienić i posprzedawać trochę, nie? O, pójdzie handel, no Reksio, nie przeszkadzaj, no. I teraz dynie i arbuzy sprzedaję. Masz chęć kupić ode mnie, a ty z tobą to nie, ja z tobą nie chcę handlować. O, jeszcze wam powiem, że villagerzy są bardziej zainteresowani tym. O, jest. Już nie chcesz więcej? A ja mam więcej arbuzu, tych dyń. Ale arbuzy też chcesz, nie? O, widzicie, one przeceniają. I właśnie na tym chciałem porozmawiać z wami. Villagerzy, jeżeli się z nimi postępuje dobrze, to oni no, często przeceniają, idzie łatwiej zdobyć te emeraldy. Tutaj miałem, ja kiedyś tam w filmie pokazywałem, miałem pozamykanych wszystkich tych moich, o, kochanych klątwa znikania. Co ty masz? A tutaj nie wiem, co masz. Spróbujemy wydostać. Jest ta różnica, że nie, bardzo ciężko idzie zdobyć enchant, jaki się chce. Oddychanie czy... O, to dobra książka. A to ja więcej od ciebie nie wezmę, bo ty tu chyba... O, tu ma następną książkę. No to może ja ci jeszcze dam. Może coś kupimy od ciebie. Ale miałem pogadać właśnie na temat tych... O, ile... Da rady. To później będę miał mniej. Aż ty przestaniesz ode mnie skupować papier. O, już nie chcę. Dobrze. No, ładnie. A ty co masz? Naprawa. Aha, to ten jest Terminator. A tutaj czeladnik. Nie wiem, co jeszcze jest. Czwarty poziom? Nie wiem. No, sprzedamy ci. Może... Zobaczymy, co, czy co, coś tam jest jeszcze, nie? O! Tak. Jeszcze? O, to może się mi uda odsłonić. O, jest czeladnik. Co ma? A tutaj? Kompas, ekspert. To już z tobą nie będę handlował papieru. Nie ma co. No. A tu? Co ty masz? To nie chce już ode mnie papieru. Ale ten chce. Dobrze. Handlujemy. A tu nie wiem. Aha, bo to jest Terminator.
Jeszcze nie wiadomo ile. No to już nie ma więcej. Nie ma więcej handlu. Otóż słuchajcie, miałem pozamykanych tych księgowych, żeby mieć odpowiednie enchanty. I to... Ojej, Reksio się kąpie. I to nie działa tak jak na Javie. Nie idzie przy pomocy biblioteczki, to znaczy się, jak się ma zamkniętego takiego villagera, przy pomocy biblioteczki zmieniać, znaczy się niszczyć ją biblioteczkę i ten traci, że nie jest bibliotekarzem, później zakłada się mu tą biblioteczkę, jest bibliotekarzem, żeby coś skorzystał, nie? Oj, to tutaj nie. Niestety to tak nie działa. Kilka razy da radę i coś tam niby próbuje zmienić ten bibliotekarz, ale jak się wkurzy, za przeproszeniem, to wtedy praktycznie... Ojej, nie, cofam. Chciałem jeszcze jedno pokazać, właśnie tą naprawę przy pomocy. Ja może jedną... O, tu miałem. Widzicie, tą siekierę miałem do naprawy i handlowałem i ona się zamieniła. Teraz wezmę, nastawię tu tą siekierę i będę handlował z jakimś rolnikiem, bo jeszcze parę mam i ona się będzie naprawiać. W ten sposób można naprawić. O, tak. Siup. Jeszcze nie. Ojeny. Mam więcej. Nie wiem, czy się mi uda. Oj, on już nie chce więcej. No to spróbujemy arbuzami coś zrobić. O, już mam. Proszę. Siekierę naprawioną. Widzicie? Jak łatwo się naprawia? Czyli handlując villagerami można bardzo łatwo naprawiać narzędzia. W jaki sposób? To właśnie pokazałem. I w ten sposób można bardzo łatwo naprawić narzędzia. O, a ziemniaki to kto tu będzie? Tam u góry mam takiego, mam problem z ziemniakami zawsze, ale tutaj mam jednego takiego gościa, co przyjmuje ziemniaki. Gdzieś jeszcze jest drugi chłop. A ty, bibliotekarzu, ja nie chcę z tobą handlować, tylko chcę poszukać tego. O, tu mam pełno. Ja sobie jeszcze dobiorę trochę ziemniaków. Jakby chciał sprzedawać, kupować, to bym kupił. O, ten. Właśnie, ten ma ziemniaczki. O, proszę, masz. Jeszcze sobie kupię. A poczekajcie, ja może cofnę. Tak, łopatkę sobie zrobię, zregeneruję. Próbujemy zregenerować łopatkę. O. I będziemy regenerować. O, już jest zregenerowana. Mam jeszcze coś? Jeszcze mam tu kilowka. No, jeszcze kilowka musisz mi zregenerować, no. Próbujemy. Hop, siup. Hop, siup. No. Nie, o, jeszcze kupuję. No to spróbujemy. O. O, i już kilofek jest zregenerowany. Mam jeszcze jakieś inne narzędzie? Tu nie mam innego narzędzia do regeneracji. No to ci teraz już daję, nie patrzę. Wszystkie narzędzia poregenerowane. W ten sposób można regenerować w Windowsie narzędzia. Myślę, że to i na Javie działa, ale nie sprawdzałem tego. Wiecie? Może ktoś napisze, czy to działa, a zresztą może sam, jak będę się mi przypomniał, to sprawdzę to. Bo to jest taka fajna opcja. Ja kiedyś nie wiedziałem, jak to robić, a specjalnie o to nie zabiegałem. Nie da rady, to nie. Zawsze było tych diamentów, to można było zrobić coś nowego. Także nie było z tym problemu, nie? No, nagadałem się bardzo dużo. I chyba pomału będzie trzeba kończyć. I teraz będę się przygotowywał. Następny film może będzie wyprawa albo do leśnego dworu, albo wyprawa szukania wejścia do portalu Endu. I może napiszecie w komentarzach, co byście woleli.
Będzie, jeżeli będzie przewaga w jakimś tym, to będę realizował dany plan. Bo ja tutaj już mapę do Leśnego Dworu mam. I według mapy pójdziemy do Leśnego Dworu, gdyby było trzeba. No a Endu to muszę jeszcze perły trochę. O, i zaraz zobaczymy, czy ja znowu nie kupię sobie parę pereł. Tutaj mam takiego mądrego od pereł. Kurde, uciekł mi. Nie chce mi dać pereł. No, to ci łot. Gdzie jest mnich? Nie wiecie? On się zawsze lubi gdzieś tam na dole. Szwendać zawsze proszeniem. Często, gęsto go widziałem gdzieś tu na dole. Czego on tak chodzi? Chyba dba o swoich villagerów, nie? Tu często go widziałem, ale nie ma go. O, a która to jest? One już idą spać, to ja też idę spać. Ale zobaczymy, czy uda się mi coś zdobyć. Tych, o, Reksio, nie przeszkadzaj. O, ja tylko podczas nocy, jeszcze nocy nie ma, nie? No i pilnuj mnie, jak będę spał. No, bo wiesz. O, jest. Tak, chrapu, chrap. Wychodzimy. O, jeny, jeny. Teraz gdzie ten mnich może być? Szukam mnicha. Czy uda się mi coś pereł zdobyć? Czy będę musiał do neteru i polować? Bo te polowania to też takie nie są zbyt przyjemne, ale idzie. Zdobyć. Gdzie ten mnich może być? No. Także u mnie wszystko... O, tam jest, 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 jest. Widziałem, że jest. O, poczekaj na mnie. O, czeladnik jest. Masz perły? Ojej, to jakiś inny pereł. To jeszcze jest jeden mnich? Czyli ja kupowałem od niego perły. O jeny, to jest dwa mnichy? Dzielicie się statywem? Będę musiał gniłe mięso dalej zbierać, żeby z nim nahandlować. A może... Słuchaj, a jakbym z tym zahandlował, a później... O, i on idzie tu. No to co ty zrobiłeś? No. O, i ten ma perły, czyli ja mam dwóch mnichów. Gdzie ten drugi mnich ma? O, ile nahandlowałem? No to próbujemy. Ile ty mi dasz tych pereł? O, proszę. Już więcej nie chcesz dać? No, dzięki za 12. To też jest dużo, no? O, ja tu mam mistrza już. To muszę zobaczyć, co ten mistrz daje. Aha, to zaklęta butelka. Do czego to się używa, taką zaklętą butelkę? Może mi podpowiecie? Nie wiem do czego. Co z tego może być? Czekam w komentarzach. Dobrze, i to by było tyle. Już naprawdę kończę. Do zobaczenia i chyba następnym razem będzie wielka wyprawa albo do Endu, albo do Leśnego Dworu. O, jajko mam jeszcze. Pa, do zobaczenia, do następnego filmu.